Hej, cześć, witajcie, ja jestem Pandora, a dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek z Kasa na tym kanale, ale nie pierwszy mój ogólnie. I dzisiaj będę się ubierać jak moja Simka. Od jakiegoś czasu już tworzę nowy katalog z modami ubraniowymi dla simek, dla dziewcząt. Żeby ewentualnie czy zacząć nową serię jakąś taką z gry, czy też kiedyś miałam takie serie łączone, żeby był i CAS i BUILD naraz. Tak więc przygotowywałam się, żeby to od nowa jakby rozpocząć na tym kanale. I kiedy tak kompletowałam te wszystkie rzeczy, strzeliłam się, że bardzo dużo rzeczy mam, takich jak pobieram. Bardzo dużo ciuchów tego typu mam faktycznie u siebie w szafie. Lub też często kupowałam coś pod wpływem tego, jak fajny mod znalazłam. Tak więc pomyślałam, że zrobię sobie taki challenge, że... spróbuję znaleźć wśród tych modów, co już pobrałam, nie pobierałam specjalnie żadnych nowych rzeczy, i tak samo znaleźć wśród moich rzeczy, których też nie kupowałam, takie same ciuchy, jak będę ubierać Simkę. Simka to jest mój simsel, zrobiony, jak dobrze pamiętam, przez krewetkę. Ja go trochę tam poprzeprawiałam później. On już tam naprawdę on funkcjonuje, ten mój Simself już bardzo, bardzo, bardzo długo. Teraz go tylko dostosowałam do tego, jak wyglądam w tym momencie konkretnie, bo trochę się zmieniło. Ja miałam kiedyś miałam długie włosy, kiedyś miałam w ogóle mega krótkie włosy. Teraz mam takie pomiędzy, bo sobie skróciłam chyba już z pół roku temu. O jak dobrze pamiętam, trochę z pół roku temu tak radykalnie skróciłam włosy i one już sporo, sporo odrosły, bo miałam gdzieś do ramion. Trochę wyżej niż ramiona, a już mi do biustu prawie sięgają, także szybko poszło i już są z powrotem długie. Dzisiaj też wybrałam tą wersję prostą, bo moje włosy jakoś nie mają dobrego tygodnia. Zresztą dzisiaj mamy piątek 13, jak Wy to oglądacie, także w ogóle super. Ta simka też ma duże rzęsy ogólnie, bo nie mogłam znaleźć samych gór rzęs. Ja normalnie robię sobie tylko górne rzęsy, nie, praktycznie nie korzystam jakby z maskary na dolnej części rzęs. Nie maluję się za bardzo, tylko koryguję sobie ewentualnie cerę, plus lekka jakaś tam kreska, więc to samo ma ta simka. No, ubolewam, że mam górne i dolne rzęsy, no ale cóż. Też tym razem nie założyłam do filmików, które będziecie na końcu widzieć, rzęs, także pewnie ich prawie nie będzie widać w porównaniu do tego, co ma moja Simka. No, czasem korzystam ze sztucznych rzęs w pasku. Ogólnie to, co oglądacie na przyspieszeniu, to są moje próby właśnie wymyślenia pięciu stylizacji, które później odtworzę w prawdziwym życiu i będziecie mieli porównanie. Nie są one jeden do jednego, ale są prawie identyczne. Mamy tutaj coś takiego na co dzień, coś bardziej na wyjścia, wszystko oczywiście czarno-biało-szare, tak jak ja cała. Ja się praktycznie zawsze tak ubieram. To co zobaczycie są rzeczy, które nawet chyba na Instagramie można było mnie w nich widzieć. Tak więc pierwszy odcinek z tego nie jest trudny. Myślę, że raz na jakiś czas mogłabym, jeżeli Wam się spodoba, taki challenge, jakby to mogłabym raz na jakiś czas zrobić jeszcze jakiś taki odcinek, bo tam zauważyłam bardzo dużo rzeczy podobnych, które mamy. Jeszcze są i swetry różne, jakieś koszule, które też mam. Może jeszcze jakieś pięć kolejnych stylizacji. Myślę, że spokojnie z tych modów to bym wyciągnęła i jeszcze z 10 stylizacji różnych. Na razie nowych ubrań nie kupowałam ostatnio, ale znając mnie to za jakiś czas, znowu polecę na jakieś shopping i coś fajnego wypatrzę. Więc może, może, jeżeli Wam się spodoba. Oczywiście dajcie znać, jak Wam się w ogóle podoba ten pomysł właśnie. Na taki challenge. I jak Wam się podobają oczywiście stylizacje. Ale przechodząc ostatecznie do tego, o czym mówimy, czyli porównywanie stylizacji. Pierwsza to jest golf czarny, spodnie szare w kratkę. Tutaj ja mam akurat w pepitkę taką. Ale no przymknijmy oko, podobne są. No, pomijając to, że szukałam paska, ale mój golf nie ma nie jakby jest długi, więc nie mam tego brzucha odsłoniętego, a paska w Simsach nie mogłam znaleźć. Tak więc niech będzie jak jest, i buty mam bardzo podobne też na obcasie też z klamerkami musiałam je wygrzebać z odmentów szafy, bo dawno ich nie nakładałam. Ale fajnie wyglądają. Kolejną stylizację bardziej możemy uznać za imprezową. Biała bluzka, czarne spodnie. Bluzka odkrywająca mocno ramiona i trochę brzuch. Moja tylko trochę, ta simowa, to tam srogo odkrywa. Oczywiście czarne spodnie, to było wiadomo, że ja będę miała coś takiego. I tą bluzkę lata temu w H&M kupiłam. Ogólnie tutaj jest H&M i H&M. Bo i bluzka i spodnie są z H&M. Nie, spodnie są z Bershki. Ale to są bardzo stare ciuchy. ja lubię akurat tą bluzkę. Nie za często ją nakładam, bo nie jest zbytnio wygodna ale jest ładna. I buty mam akurat dość nowe ze Stradivariusa, takie naciągane jakby na obcasie. To akurat taką stylizację albo z inną bluzką lubię nosić. Dość często nawet. Kolejna jest bardziej sportowa. Taką to ja non-stop praktycznie noszę, bo akurat e, Adresy z Adidasa, leginsy z Adidasa konkretnie, nawet widać, że kolorystycznie już im troszeczkę nie za bardzo. Ta bomberka też już jest dość stara. No ona ma w ogóle plamę na ramieniu, bo oczywiście coś tam zostało i się wyprało, ale ją bardzo lubię, bardzo lubię ją nosić. Ona jest w ogóle ładna i ja ją kupiłam chyba za 30 zł z 200. Zwykła czarna bluzka, taka krótka, to akurat ja mam chyba ze 3-4 takie tylko w różnych stylach. Czy jak może być jedna czarna bluzka w różnych stylach, ale troszeczkę inaczej, inne fason mają. No i tutaj buty się nie zgadzają do końca, no bo w Simsach mam te białe, a ja mam takie z różem i musztardą troszeczkę. Ale te w tym takim fajnym stylu daddy shoes. One też są zjechane, jak widać, dużo je noszę bardzo. Następna jest taka... Nito wyjściowa. Ja to zazwyczaj, gdzieś wychodzę do rodziny, czy gdzieś to to nakładam, a nawet potrafię na wyjście jakieś takie większe nałożyć ją. Taką stylizację. Wyciągnięty szary sweter. Biała, jakaś tam króciutka bluzka na ramionczkach. Zwykłe czarne spodnie. Znowu, oczywiście. I buty się trochę nie zgadzają, bo akurat martensów to ja szukam takich martensowych trochę butów ale mam moje ulubione z klamerkami. Nie miałam żadnych ładnych z modów takich, a najbliżej tych butów są te u mnie w szafie. Także one tak fajnie coś dodają trochę do tej stylizacji też. I ostatnia stylizacja bardzo sportowa. Na lato sporo to, to coś takiego nosiłam. Wiem, że spodnie nie do końca pasują. Jedne, które tam wcześniej przeklikiwałam, mogłyby lepiej pasować, bo moje spodnie są mega porwane. Ja je kupiłam ogólnie na koncert Miley w czerwcu rok temu na Orych Warsaw i one mi się strasznie podarły jeszcze bardziej niż były. Ale kolorystycznie najbardziej tamte w Simsach i najbardziej fasonem tamte w Simsach były podobne do tych. I ja mam jeszcze jedne też właśnie z wytartymi kolanami, ale one to w ogóle prawie nie widać na nich, że są wytarte, więc i kolor troszeczkę też nie pasuje, więc te najbardziej. Pasowały do tego, co mam w simsach. Taka biała bluzka też w paski, właśnie trochę jakby swetrowa, ona się wydaje, ale ona jest z zwykłego materiału. I oczywiście moje podoby balencje, jak ze Stradivariusa. Mam dwie pary takich. Tutaj akurat trochę śmiesznie wyglądają w simsach. Wyglądają lepiej niż na żywo. A w szczególności na żywo są uwalone, bo w Anglii cały czas w nich chodziłam i są mega, mega brudne od kamieni, nie kamieni. City i hańba, ale cóż. I to jest pięć stylizacji, która Wam się podoba najbardziej, bo Michy. Chyba wszystkie, bo tak się ubieram, nie śmieję się. Mi najbardziej chyba ta ze swetrem. I ta z legginsami Adidasa. Wydaje mi się, że to są moje ulubione, bo na co dzień to są moje ulubione, tak naprawdę. Ale jestem bardzo ciekawa, która Wam się podoba. Jeżeli chodzi o linki do modów, to też tam w komentarzu będą do tych wszystkich ciuchów. Jeżeli chodzi o linki do moich ciuchów, to akurat większość to jest HM, Pull&Bear, Stradivarius i Berszka, bo ja praktycznie nigdzie indziej nie kupuję. No ewentualnie, no, dresy z Adidasa są z innej firmy. A ja gdzieś tam w outlecie dorowałam w Gdańsku. Ale cała reszta, nawet buty, to to są te firmy wszystkie. Pewnie już takich nie ma, ale co roku oni odnawiają bardzo często te same serie, więc jeżeli coś Wam się spodoba, to w takich sklepach można to kupić. Dajcie znać, jak w ogóle podoba Wam się kas. Ja na pewno jeszcze inne style w kasie będę robić, wiecie, jakieś takie normalne kasy, nie challenge'owe. Ale dajcie znać, jak Wam taki pierwszy odcinek z kasa się podobał. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście łapka w górę. W opisie będą linki do moich katalogów z modami, typowo ciuchowymi. Nie jest ich dużo, są nowe, czyste, także że będziecie mogli sobie z nich pokorzystać. Może coś ciekawego pobrać. One są, jest tam, ich chyba będą dwa albo trzy linki, bo ja nie, nie mam jakby na dużo tego podzielone. Ale nie przedłużając, mam nadzieję, że Wam się podobało. Socjalki w opisie. Jeżeli lubicie taki content, to zapraszam do subskrypcji. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!